wtorek, 23 sierpnia 2016 roku. Zaczynamy wyjątkowo wycieczkę na kole od zbiornika do Czałkowickiego. Mam nadzieję, że sobie objadymy dzisiaj i że będzie w miarę spokojnie. Jest tak poważnie, tak smutno, bo niestety w sobotę 20 sierpnia 2016 roku około godziny 20 zmarł nasz wujek Romek. Jerzech już w Łące koło Pszczyny. Słuchajcie, kto oglądał nasze filmy rowerowe 2015, 2014 i poprzednie sezony, ten wie, o kogo chodzi. Chodzi o człowieka, którego zasługi dla nas nie sposób określić słowami. Jutro to jest środa, 24 sierpnia 2016 roku. Od godziny 9 będziemy go. Będzie ta ostatnia jego droga. Wielka strata dla nas, wielka szkoda. Jerzech już gdzieś w okolicach 100 zapada zmrok. Tam w oddali widać, oprócz zachodzącego słońca, widać kopalnia, widać gruba po naszemu, a z górnictwem, z hajerami, wujek był szczególnie związany. Zwłaszcza, że na KWK Jankowice przepracował 17 lat.
Jerzech już na rynku w strumieniu. Godzina niemalże za 15:09 wieczór. Za około 12 godzin w Połomi nastąpi bardzo wzruszający moment. Rozpocznie się ostatnia droga naszego wujka. Miłośnika historii. Zresztą podobnie jak i ja też jestem miłośnikiem historii. To jest odrestaurowana rzeźba na rynku w Strumieniu, rzeźba świętej Barbary bodajże. Już jest całkiem cima. Jest już dokładnie godzina 21. Jeję już we Chybiu przy kościele Chrystusa Króla i sanktuarium Matki Bożej Gołyski. No i pomału biera się ku chałupie, by jakoś przenocować tę ciężką noc przed pogrzebem. Słuchajcie, jest już za 20:10 w nocy. Kończy się ta wieczorna wyprawa rowerowa, ten trip poświęcony temu, co się stało w sobotę. Może to jest trochę nieodpowiednie, ale wybaczcie. Dzisiaj kilometry nie miały znaczenia. Dzisiaj wspominaliśmy zmarłego naszego wujka, który tak naprawdę tchnął w nas tego rowerowo-narciarskiego bakcyla. On kiedyś tam się tlił już za dziecka, ale w ostatnich latach właśnie też dzięki niemu eksplodował, zwłaszcza narty, kiedy nas zachęcił do jazdy na nartach. Ale przede wszystkim nie można go wspominać jako rowerzysty, narciarza, bo to przecież przede wszystkim nasz wujek. Człowiek, który nigdy nie odmówił żadnej pomocy. Zawsze jak my cokolwiek po nim chcieli, zawsze pomógł. Nigdy nie odmówił. Dziś już patrzy na nas z nieba.